Dla mnie w ogóle dubbing jest zupełnie nową formą pracy aktorskiej. Ja się tego cały czas uczę. Moim pierwszym dubbingiem, który zrobiłam, to był bardzo wielki człowiek Stevena Spielberga. No usiądź, Mary, usiądź. Tak. Cała drżysz. Co się dzieje? Bo to chodzi o to, że to dziwne, pani. Bardzo dziwne. Jeszcze nie czytałaś pani gazet? Był moim debiutem. Oczywiście poszłam tam na casting. Wygrałam ten casting, ale chyba dopiero po 3 miesiącach jakoś były rezultaty, więc już dawno zapomniałam. Nie widziałam ich nawet. O, proszę. Tutaj. Jakby opisali pani sen. Dzieci rzeczywiście znikały w nocy. Porwano je. Z łóżek. Ta rolka okazała się małą, wdzięczną taką moją furtką do dubbingu. No potem to już były duże produkcje, bo to była gra Call of Duty. To co, lecimy? Wykluczone. Retribution dzisiaj nie walczy. Bierze udział w paradzie. Cała flota jest tu w Genewie. Nie za dobrze. Robimy to co roku. W trakcie gry były filmiki, do których nie mieliśmy obrazu. Poza tym też nie było kłap, czyli nie patrzyłam na usta aktorki, którą podkładam, więc musiałam się synchronizować z czyimś głosem bez obrazka. Czyli była trochę takie, to jeszcze była dodatkowa abstrakcja, że muszę kogoś naśladować, ale jednak z polskim akcentem, czyli muszę ominąć amerykańskie akcenty. Tak, nie przegapmy tego. Proszę, pani porucznik. O, gentleman. Nie widząc, oddając emocje, które zakładamy, że powinny być te. No i oczywiście właśnie ilość takich, czy wygrałeś, czy przegrałeś, czy idziesz dalej, czy po prostu ktoś cię postrzelił. Ares? Znaczy ten bóg wojny? Tak, bo właśnie nim powinnam się zająć. Tylko Amazonka może go pokonać. Tą bronią. A kiedy mi się uda, to wojna się skończy. Ja mam słabość do bohaterów komiksów z uwagi na to, że jestem mamą fana marvelowskich postaci. I ja się często muszę w domu bawić w Spidermana albo w Batmana. Albo łączymy Batman, Superman, Spiderman, Hulk wszyscy razem. Więc dla mnie to było dużą przyjemnością. Kupiłam mojemu synkowi postać Wonder Woman, którą totalnie olał. Wyrzucił ją gdzieś, bo dla niego kobieta super bohaterką. Następny korytarz jest to dzień drogi stąd. To na co jeszcze czekamy? Nie możemy ich zostawić bez pomocy, oni tu umierają. Nie mają co jeść, tak. A ich rodziny zostały tak, uwięzione. Rozumiem, ale musimy kobiety, być na pozycji dzieci. Przed zachodem co słońca. Co się z tobą dzieje? Jak ty możesz tak mówić? To jest ziemia niczyja. Więc walczę z tym stereotypem, że może z biegiem czasu do niego dojdzie, że Wonder Woman jest super bohaterką i ten film na świecie zobaczyło, że miał to tak gigantyczny sukces komercyjny, że w końcu doszło do jakiegoś parytetu wśród super bohaterów i znajduje się tam Wonder Woman. Jestem Diana z Temeskiry. Córka Hipolity. Królowej Amazonek. Nic więcej już na tym świecie nie zniszczysz. Pamiętajmy, że dubbing w filmie nie jest skierowany do widzów dorosłych, ani do widzów, którzy lubią czytać. Ja sama oglądam filmy albo w wersji oryginalnej, jeżeli ten film jest w języku, który znam, albo z napisami. Natomiast dubbing jest skierowany przede wszystkim do młodszej publiczności, która może jeszcze nie jest tak osłuchana z językiem obcym, albo do osób, które po prostu albo nie nadążają za napisami, albo ich to męczy, albo mają na przykład taki rodzaj uwagi, że nie mogą się skoncentrować na dwóch rzeczach naraz. Więc to jest bardzo indywidualna kwestia i uważam, że dubbing powinien być po prostu jak najlepszy. Nareszcie w domu. Podkładam głos za Cara Delevingne. Dobrze, mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. No po prostu świetnie. Flirtujesz, ja się uśmiecham. Ta, jak drużyna. To był taki dubbing chyba najbardziej przyjemny, jaki do tej pory, jaki doświadczyłam, bo miałam wrażenie, że gram w siebie albo gram sobą, dlatego że ta bohaterka była gdzieś tak zbliżona do jakiegoś mojego, do mojej naturalnej energii i tempa, jak ja mówię, że tutaj praktycznie nie miałam dubli. Mówiłam jedno zdanie bez powtórek. Nie miałam dubli, więc to był bardzo sprawny dubbing i sprawił mi olbrzymią przyjemność, bo i jej teksty, i sposób zachowania był bardzo mi bliski. Uczyłam go, jak to się robi.
ja mam łatwość z uwagi na to, że jestem aktorką czynnie uprawiającą swój zawód. I też mam taką, chyba z natury, łatwość do osiągania emocji szybko. Więc w dubbingu, w takich rolach, na przykład jak Wonder Woman, to musi być bardzo zaangażowany dubbing. Więc z tym nie miałam trudności, żeby się wydrzeć, czy Call of Duty mi przeczołgało, jeżeli chodzi o krzyki, jakieś dźwięki, wydechy, przydechy. Natomiast ilość czasem wersów, które trzeba nagrać w dubbingu, to było szczególnie męczące przy grze, gdzie to naprawdę było 7 godzin mówienia przez kilka dni. To było najbardziej męczące, że ja mam też, jestem jednak krótkodystansowcem, jeżeli chodzi, że ja się dosyć szybko gubię koncentrację. I takie spędzenie 7 godzin, pamiętam jak miałam swój pierwszy dubbing, to stało krzesło, taki hoker barowy. I mi realizator tam przedstawia, mówi, nie, ja będę stała, nie, bo ja muszę tu mieć kontakt z sobą, będę tam. A on mówi, no, to czuć, że jesteś na początku. I rzeczywiście potem, już jak robiłam, siedziałam w studio dubbingowym po kilka godzin, to już się siedziało na tym hokerze. I teraz tylko jak jest jakaś taka scena, że rzeczywiście potrzebuję powiedzieć coś z ruchu, to wtedy wstaję. Tak, złapałam bakcyla, bardzo mi się podoba dubbingowanie. Ja oczywiście mam nadzieję, że uda mi się zagrać jakąś kreskówkę. To jest moje marzenie też z uwagi na to, że mam syna i bardzo chciałabym, żeby on mógł zobaczyć sobie bajkę z moim udziałem. To jest takie osobiste. No i wiem, że w dubbingu będę mogła więcej się być, bo jednak dubbingując filmy, chodzi tutaj o pewną wiarygodność i taki sposób mówienia, żeby to był sposób zbliżony do postaci, a jednak te postaci są ludzkie i w miarę normalne. Natomiast jeżeli udałoby mi się zagrać jakąś postać ze świata bajki, zwierzaka, czy nie wiem, czy samochodzika, czy robaka, no to byłoby fajne, bo może mogłabym jakoś wyżyć.